Bez niespodzianek zakończyło się spotkanie grudziąckich szczypiornistów z gośćmi z Kęsowa. Końcowy wynik to 32-17 dla grudziądzan i dodatkowe punkty w tabeli. Do końca pierwszej połowy MKS prowadził 6-bramkową przewagą 13-7. Ostatecznie grudziądzki zespół pewnie pokonał na swoim boisku przyjezdnych, którzy starali się osiągnąć dla siebie jak najlepszy wynik spotkania. Kolejne spotkanie MKS Grudziądz rozegra w Koronowie 13 kwietnia, natomiast w Grudziądzu z Brodnicą 21 kwietnia o godzinie 14. A teraz zapraszamy na fragmenty spotkania zmagań zespołów z Grudziądza i z Kęsowa. Zdecydowane zwycięstwo, dzisiaj dobra obrona. To znaczy nie do końca bym to stwierdził, jedynie cieszy wynik i 2 punkty, bo to chcieliśmy zagrać dobrą piłkę ręczną. Nie wiem, czy źle wpłynęła na chłopców ta przerwa. Zresztą teraz po raz drugi się okazuje, że jeżeli mamy przerwę kilkudniową w graniu, to się źle odbywa, źle wpływa to na zawodników. Przespana pierwsza część minuty spotkania. Gra taka... No bardzo, bardzo na niskim poziomie, szczególnie w obronie w pierwszej części spotkania. Koniec pierwszej połowy już zaczęli grać tak, jak powinni grać, chociaż też te kontrataki nie wychodziły. Sam atak pozycyjny może mniej było tego grania, ponieważ nie było okazji, więcej bramek zdobywaliśmy z kontrataku i to jedynie co wychodziło. Druga część spotkania podobna jak koniec pierwszej, chociaż też nie do końca jestem zadowolony ze wszystkich zawodników. Niektórym chyba święta mocno obciążyły żołądki, poruszanie się na boisku było widoczne, że no nie jest tak, jak powinno być. No na pewno też trochę zawsze przeciwnik wpływa na poziom, jakość gry, ewentualnie ustawienie, no ale jednak efekt jest tutaj zamierzony i bardzo, że tak powiem, zdecydowany. No na pewno jest trudno utrzymać wysoki poziom, jeżeli się gra z jedną z najsłabszych drużyn. Która gra specyficzny atak pozycyjny, możliwie jak najdłużej. Dzisiaj sędziowie chyba też chcieli im sprezentować to, żeby jak najmniej bramek stracić. Pozwalali im grać bardzo, bardzo długo piłkę w ataku pozycyjnym, co jest niespotykane. Grać 3, 4, 5 minut, rozgrywać piłkę w ataku pozycyjnym, to się rzadko zdarza. Powinno być znacznie lepiej i sędziowie powinni to szybciej wyłączyć, taką grę jako grę traktować jako grę pasywną. No też kilka chyba takich akcji, gdzie sędziowie nie dopatrzyli pewnych takich tutaj zachowań. No tak, no ale to tam... Szczególnie w drugiej połowie. No to już po prostu ja nie mam wpływu, to są decyzje sędziów. Niektóre takie dziwne wykluczenia, nie wiem za co, ale to już, o to nie mam pretensji. Trudno czasami na boisku wszystko zobaczyć, to ma na to wpływ. Kolejne spotkanie teraz? Kolejne spotkanie trudne z zespołami. Gramy teraz ostatnie mecze z zespołami, które są za nami, które walczą o każdy punkt, by utrzymać się w lidze. Jedziemy do Koronowa i następne spotkanie w Grudziądzu rozegramy 21 w niedzielę z MKS-em Brodnica.